Witam Państwa na kanale Przepowiednie i prorocy. Płaczące wizerunki należą do kategorii tzw. objawień prywatnych. To znaczy, że nikt, nawet jeżeli jest katolikiem, nie musi koniecznie w nie wierzyć, nawet w przypadku oficjalnego uznania ich za nadprzyrodzone przez Kościół, co zdarza się niezwykle rzadko. Tym, co najbardziej rzuca się w oczy, zwłaszcza wobec powtarzających się oskarżeń o wykorzystywanie wiary prostego ludu, jest właśnie daleko posunięty sceptycyzm hierarchii kościelnej wobec takich przejawów ludowej religijności. Jedna z autorek zauważyła nawet: arcydzieła nigdy nie płaczą, lecz płaczą zwykłe madonny. Pierwszy udokumentowany przypadek płaczącej Madonny miał miejsce w roku 1489 we włoskiej miejscowości Penabili w pobliżu Rimini, gdzie zapłakał fresk z XI stulecia, umieszczony w kościele pod wezwaniem świętego Krzysztofa. Na przestrzeni wieków da się zauważyć pewna nadprezentacja Włoch w występowaniu tego typu objawień. Spośród bardziej znanych miejscowości można wymienić Asyż 1492 rok czy Lokarno 1504. Ale zdarza się to również w innych miejscach na świecie, we Francji, Niemczech, w Kolumbii. Teologowie i historycy zajmujący się tym tematem zwracają uwagę na fakt, że najwięcej tego typu zdarzeń ma miejsce w momentach przełomowych, na przykład w okresach wojen i rewolucji, jak na przykład we Francji w latach 1790-1830. To okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej, wojen napoleońskich i wielu przełomów w tym kraju. W roku 1813, roku Wielkiej Bitwy Narodów pod Lipskiem, płacząca Maryja miała się nawet ukazać naszemu rodakowi, Tomaszowi Kłosowskiemu. Oblicza się, że w XX wieku miało miejsce około 400 tego typu prawdziwych i rzekomych cudów. To 4 razy więcej niż wynosi łączna liczba odnotowanych do tej pory tego typu zdarzeń. Spośród nich na pewno warto wymienić 2 najbardziej znane przypadki. To Syrakuzy 1953 rok i Civitavecchia 1995 rok, gdzie gipsowa figurka Maryi zapłakała krwią. Ten przypadek jest szczególnie ciekawy i dla nas warty odnotowania i przytoczenia, dlatego że jest on stosunkowo bardzo niedawny w stosunku do tego, co się dzieje obecnie. Figurka, o którą chodzi, była niczym nie wyróżniającą się statuetką z gipsu, taką samą jak ich wiele. Ponieważ są produkowane seryjnie, można było dostać je w sklepikach z pamiątkami w Medjugorje, gdzie właśnie kupił ją proboszcz włoskiej parafii, obiecując przywieźć zaprzyjaźnionej rodzinie jakąś pamiątkę z pielgrzymki do tego znanego sanktuarium. W dniu święta Matki Boskiej Gromnicznej po południu, opowiada Fabio Gregori, robotnik z Enel, właśnie przygotowywaliśmy się, aby pójść do kościoła. Byłem zajęty umieszczeniem na siedzeniu samochodu naszej najmłodszej 2-letniej córki. Wtedy Jessica, jej starsza siostra, przechodząc obok figurki Maryi umieszczonej we wnętrze przy wyjściu z willi, zaczęła krzyczeć: tatusiu, tatusiu, chodź tu, Madonna płacze, Madonna wylewa krwawe łzy. Sądziłem najpierw, że dziecko żartuje. Potem jednak, ponieważ dziewczynka nalegała i nie chciała wejść do samochodu, zbliżyłem się do wnęki. Na policzkach figurki był istotnie ciemny płyn. Jedna łza jeszcze świeża i druga już zakrzepła. Odczuwałem jakąś obawę przed dotknięciem figurki. Wyciągnąłem jednak rękę i odczułem, że płyn był jeszcze ciepły. Krzyknąłem więc głośno, nie wiem czy z radości, czy ze wzruszenia. Wziąłem Jessikę w ramiona i przytuliłem bardzo mocno, a potem pobiegliśmy do kościoła, do księdza Pablo, proboszcza. To właśnie on przywiózł nam tą figurkę z Medjugorje. Potem jeszcze wiele razy figurka wylewała krwawe łzy. Od proboszcza figurka trafiła do biskupa Girolamo Grillo, potem, jak sądzili niektórzy, do Watykanu. Krata chroniła willę Fabio Gregori przed szturmem wiernych i ciekawskich. Biskup Grillo poszedł poinformować o wydarzeniach kardynała Ratzingera, z którym rozmawiał ponad godzinę. Biskup przekazał prefektowi kongregacji do spraw doktryny wiary dokumentację złożoną ze świadectw oraz analiz płynu dokonanych przez profesora Angelo Fiori z kliniki Gemelli oraz profesora Giancarlo Umani Ronchi z Rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza. Pomiędzy świadkami znajduje się komendant policji oraz 3 innych policjantów. Choć rezultaty analiz nie zostały wtedy jeszcze publicznie ogłoszone, biskup Grillo nie ukrywał wzruszenia, jakie wydarzenia te w nim wywołały, ani swego własnego pozytywnego nastawienia. Andrzej Castella, który opisywał te zdarzenia, kończy swój artykuł refleksją. Jezus i Maryja szanują naszą ludzką wolność. W takim samym stopniu szanują autonomię Kościoła i tych, którzy nim kierują. Interweniują jedynie wtedy, gdy jest to potrzebne. Liczba zaś tych obecnych interwencji oznacza, że potrzeby są ogromne. Kiedy interweniują, czynią to z wielkim szacunkiem wobec władzy. Działają w odpowiednim czasie i więcej sugerują niż nakazują. Kiedy jednak zbawienie wielkiej liczby dusz jest poważnie zagrożone, podejmują środki bardziej narzucające się. Widocznie niebo pragnie, aby ludzkość i odpowiedzialni za Kościół uświadomili sobie powagę chwili i wzięli udział w budzeniu dusz narażonych na niebezpieczeństwo wiecznego potępienia, gotując godne przyjęcie ich interwencjom. Figurka Maryi wylewa więc krwawe łzy w Civitavecchia, w odległości 20 kilometrów od Rzymu. Kto może przewidzieć, czego jeszcze dokona niebo dla ocalenia ludzkości przed grożącym jej niebezpieczeństwem? Ufamy, że Jezus i Maryja uczynią wszystko dla przebudzenia ludzkości i że w ucisku, jaki może wywołać nasz upór i brak nawrócenia, ulżą naszym cierpieniom i będą miłosierni wobec tych, których ogarnie żal za brak wiary. Mijał czas i coraz więcej faktów układało historię płaczącej figurki. 24 marca 1995 roku dziennik z Piacenzy La Libretta potwierdzi, że wysoko wyspecjalizowani świadkowie, radiografowie oraz inne badania wykluczają oszustwo. Figurka została poddana 6 lub 7 badaniom radiograficznym, które nie ukazały żadnego wydrożenia zawierającego urządzenie do zdalnego sterowania. Przez 4 pierwsze dni pojawienie się krwawych łez zostało zaobserwowane 13 lub 14 razy, w sumie przez 40 osób. Biskup Girolamo Grillo powołał komisję do zbadania wydarzeń. Proboszcz, ksiądz Pablo Martin zaniósł figurkę do kurii. Redaktor dziennika w Piacenza dodał, iż 24 marca wnęka była jeszcze pusta. To wywoływało przypuszczenia, że pozostawała ona w rękach Kościoła. Pomimo jej nieobecności około 1000 osób z okolicy, a nawet z dalszych regionów Włoch, udawało się na miejsce każdego dnia, aby modlić się całymi godzinami. W wywiadzie biskup Grillo oświadczył: moją pierwszą reakcją była wątpliwość, sceptycyzm. Potem powoli zmieniłem zdanie. Wydarzenia się rozwijały. Otrzymywałem liczne świadectwa od osób kompetentnych, które mówiły, że na figurce najpierw nie było nic. Wycierano jej oblicze, a następnie w ich obecności formowały się i spływały krwawe łzy. Nie może to więc być krew, którą jakiś człowiek umieścił na powierzchni figurki. Wykluczone jest także wewnętrzne, zdalne, sterowane urządzenie, ponieważ radiografia nie ukazuje żadnego zagłębienia w masie figurki. Ponadto powyższa hipoteza musi upaść, gdy się zważy fakt, że głowa figurki jest nieco większa od orzecha. Wiemy, że zgodnie z doniesieniem Laboratorium Medycznego oraz Laboratorium Uniwersytetu Katolickiego płyn zdjęty z figurki w celu analizy jest krwią ludzką. Szczegóły analiz nie zostały jednak jeszcze opublikowane. Nie wiadomo też, czy krew ukazywała się na nowo, odkąd figurka znajduje się w kuli. Andrzej Castella kończy swoją relację spostrzeżeniem. 5, a może 6 przypadków łez figur otoczonych czcią miało miejsce we Włoszech od 1990 roku. Jednak żaden z nich nie miał takiego oddźwięku we włoskiej prasie. Inne podobne wydarzenia miały miejsce we Włoszech, w Tivoli, Terni, Katanii i gdzie indziej. Czy te zjawienia są prawdziwe czy sfabrykowane, nie wiemy. Na razie koncentrujemy naszą uwagę na przypadku Civitavecchia. W obliczu fali łez francuski ilustrowany magazyn napisał: mówi się, że we Francji pewna fabryka produkuje figurki wyposażone w zbiorniczek i pompkę, pozwalającą na wywołanie łez do woli. Niektórzy handlowcy są rzeczywiście genialni i nie można czegoś podobnego wykluczyć. Spryciarzy poszukujących korzyści finansowych nie brak ani we Włoszech, ani gdzie indziej. Kontestatorów cudów oraz nadzwyczajnych zjawisk pochodzących z nieba nie brak. Nie zapominajmy, że jeżeli niebo ogłasza powszechną mobilizację, zastępy piekielne nie pozostają bezczynne. Książę kłamstwa ma w zanadrzu niejedną sztuczkę i może prowokować wydarzenia, aby w końcu wzbudzić nieufność wobec wszystkich współczesnych nadzwyczajnych zjawisk, w tym autentycznych. W przypadku Civitavecchia biskup Grillo przyjął postawę stosowną, ostrożnego działania. Módlmy się za niego, ponieważ musi stanąć wobec wielu fałszywie ostrożnych i sceptyków. A oto dalsze wydarzenia. 6 kwietnia nagle i nieoczekiwanie figurka zaczęła płakać w rezydencji biskupa. Zjawisko niezwykłe na własne oczy zobaczył on, jak krew, którą miał na rękach, znikła. Krew przenoszona poza figurkę znikała. Biskupowi towarzyszyło w tym momencie kilka osób. Wobec zaistniałej sytuacji zapowiedział on na 14 kwietnia powrót figurki do parafii. Zaprosił też mieszkańców diecezji do wzięcia udziału w procesji o godzinie 15. Fakt ten zaniepokoił władze świeckie. W tym samym dniu zamknęły one figurkę, o której tak głośno było już w środkach masowego przekazu, w szafie, nakładając państwowe pieczęcie. Prowadzono dalsze badania, coraz bardziej specjalistyczne, analizy krwi poszczególnych członków rodziny Gregori oraz krwi, którą wydzielała figura, krwi ludzkiej, jak stwierdzono bez żadnych wątpliwości. 18 kwietnia o godzinie 13:15, nie mając innych możliwości, władze złamały pieczęcie, uwalniając figurkę. 17 czerwca 1995 roku 3000 tłum, świętując uroczysty powrót figurki do Civitavecchia, usłyszał w homilii wygłoszonej przez biskupa Grillo następujące słowa: przed sanktuarium z kamienia powinno powstać wielkie sanktuarium z dusz, pragnących kroczyć drogą Ewangelii. Nie chcemy żadnych spekulacji. Niech wydarzenia te rozwiną raczej miłość do ubogich, bezdomnych i chorych. Biskup przeniósł następnie figurkę do wnęki znajdującej się w jednym z murów parafialnego kościoła. Odtąd przybywają do kościoła grupy ludzi żarliwie odmawiających różaniec. Zastanawiający jest fakt tak dużej ilości płaczących wizerunków Madonny w ostatnich latach. Możliwe, że Matka Boża stara się przestrzec ludzkość przed jakąś nadchodzącą katastrofą. Fakt, że najwięcej z nich dzieje się we Włoszech, można tłumaczyć, iż właśnie w Rzymie jest głowa Kościoła katolickiego i władze kościelne oddziałowujące na cały świat. Obecnie trwające objawienie ma miejsce w Trevignano Romano, również na przedmieściach Rzymu. Oczywiście trzeba liczyć się z faktem, iż część płaczących figur i obrazów to nie jest autentyk. Ale za falsyfikat niezwykle trudno uznać to, co wydarzyło się w Civitavecchia. Do wszystkich z Państwa, którym podoba się to, co robimy na naszym kanale, zwracam się z prośbą o danie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Po zasubskrybowaniu kliknięcie w dzwoneczek spowoduje, że pojawi się dla subskrybentów informacja o nowym filmie na naszym kanale. Zostańcie z Bogiem.